Próbować do skutku, nie? Jesteśmy na polu pana Andrzeja Kowalskiego w miejscowości Czerniejów Kolonia. Pan Andrzej uprawia między innymi rzepak. Uprawia rzepak już kilka lat. Ma swoje doświadczenia i od 2 lat stosuje program WIFLO zalecany przez firmę. Panie Andrzeju, co może pan powiedzieć na temat tegorocznych zbiorów, zeszłorocznych i tegorocznych doświadczeń? Przy klasie ziemi, która u nas tu występuje na tych polach, 4., 5. klasa, uzyskanie wysokiego plonu rzepaku z areału 4 czy ponad 4 ton z hektara to jest praktycznie nieosiągalne. Przy stosowaniu przez 2 lata porcji WIFLO, tak jak producenci zalecają, w zasilaniu dolistnym na wiosnę było widoczne efekty wzrostu rośliny i rozwoju tej rośliny. Po kwiatostanie od razu wyglądało, że ten plon będzie lepszy. No niestety nie myliłem się, plon był ponad 4 tony 200 hektara jak w tym roku. Poprzednio troszeczkę niższy z tego względu, że była susza. Średnio biorąc, jakie plony są w okolicy? Jeżeli tutaj przytyka się ziemi i utrzymaniu pH tak w miarę od 5 do 7, plon tutaj daje około 3-300 hektara maksymalnie. Czyli zwiększenie plonu było zdecydowane i zauważalne. W tym roku prawie tona więcej. No dziękuję ślicznie.